test rewolweru Zoraki. Od przodu ładujemy kulki gumowe, znajdujące się w tym pudełeczku, i ładunek miotający, który wygląda tak, jak do straszaka. Proszę bardzo. I kuleczki. Pokażemy kuleczki. Kuleczki metalowo-gumowe. Tak wyglądają. Ładujemy go od tyłu, od przodu. Upychamy specjalnym przyrządem kulki metalowo-gumowe. Tak jest, dopychamy aż do oporu. Od tyłu opakujemy ładunek miotający. Naszym celem będzie żółty balon. Proszę bardzo, za momencik zobaczymy. Ile huku zrobi rewolwer. Jaki jest go zasięg, jego celność. Trzeba jeszcze jeden ładuneczek. I będzie można. Dopychamy przyrządem. Proszę bardzo. I zamykamy. Jak się dobrze dopchnie oczywiście. Proszę bardzo, zamknięty, zabezpieczony. Naszym celem jest żółty balon. I niestety. Kolejna próba strzału, momencik. Jeszcze raz. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Jest to za duża odległość. Próbujemy z odległości bliższej przy kolejnym załadowaniu. Wystrzelone wszystko, broń do sprawdzenia. Wszystko wystrzelone. Ładujemy od początku kule metalowo gumowe. Bardzo mocno wietrzną pogodę, więc te kulki może troszeczkę znosić. Zobaczymy z bliższej odległości, jak to wygląda. Tu mamy odległość około 15 metrów. Chyba więcej niż 15 metrów. Myślę, że około 15 metrów. Zobaczymy. Dopychamy przyrządem. Pokaż, jak się dopycha. Pięknie. Tak jest. I znowu szybkie ładowanie z tyłu. Tak, trzeba dopchnąć. Dokładnie. Rewolwer ala naga broń.
balon na razie żyje. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze za daleko? Nie wiem. Kolejny strzał. Kolejne strzały będą oddawane do tarczy. Najpierw puszka. No, puszka spadła. Teraz tarcza. No i decha podziurawiona, tarcza przedziurawiona. To jest stara decha z szufli śniegowej. I zostały zrobione dziureczki, piękne. Widać paluchy przechodzą. Pięknie.